Witamy Państwa o 13:00, czas na wiadomości z Górniczej Doliny. Na samym początku przenieśmy się do naszego reportera, który przeprowadzi wywiad z Józkiem z Bagien. Witamy Pana, Panie Józku, przeprowadzę z Panem wywiad, niech Pan odpowiada na moje pytania. Dobrze, więc zaczynamy. Dlaczego Pan mieszka na takim zadupiu? No kiedyś byłem jednym z tych sekciarzy, ale potem oni zaczęli się ze mnie śmiać i mówić, że jestem brzydki. No czy ja jestem brzydki? Czy czegoś mi brakuje? No o, dziękuję za wywiad, to my już sobie pójdziemy. HMM mieszkańcy starego obozu coraz częściej skarżą się na wrzoda, który wieczorami urządza sobie samotne imprezki, a oto materiał z jednej z nich. Ej, gdzie mi włazisz z tą kamerą? Poszł won. Naszemu kamerzyście na szczęście nic się nie stało. Teraz czas na pogodę. Przenieśmy się do Władka, który jest na wieży obserwacyjnej. Pogoda będzie piękna i słoneczna. Nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Normalnie niech mnie piorun strzeli, jeśli kłamie. No tak dosyć tej pogody. Teraz przed Państwem walka jednego z naszych reporterów z mistrzem areny. Powalę cię wzrokiem, chciałbyś. No to jedziem. Cię więcej nie powtórzę. No i masz za swoje. Jak pan tego dokonał, że wygrał pan z mistrzem, to proste. Lata treningu, krew, pot i łzy. Ej. Łapać go on przed walką pił Powerade'a. Noż kurde, odkryli mnie. Spadam. Wracaj już uście. Teraz bardzo ważny komunikat. Poszukiwany jest dealer, który nielegalnie sprzedaje bagienne ziele. Bardzo trudno go rozpoznać, gdyż idealnie kamufluje się z mieszkańcami obozu. Jeżeli go widziałeś, zadzwoń na podany poniżej numer. A oto co zostało po wczorajszym koncercie Mandaryny, który odbył się na placu przed wejściem do zamku. Gomez był tym tak oburzony, że aż wstał z tronu i osobiście poszedł zmotywować swoich pracowników, aby posprzątali ten bałagan. Łoż kurna, co za burdel. Posprzątać mi to zaraz, bo jak nie, to nikt nie dostanie jeść przez tydzień. Teraz przenieśmy się do kopacza, który ma zamiar pobić rekord Guinnessa w siedzeniu na kiblu. Jak na razie jego wynik to 3 dni, 2 godziny i 6 minut. Jego kolegom jednak to się nie podoba. Motyla noga, no koleś, wyłaź z tego kibla. Inni też mają swoje potrzeby. Na zakończenie Diego zaprezentuje nam swoją nową zbroję. No to tak, kupiłem ją na bazarze od ruskich. Sprzedawali po 5 zł za kilogram, a poza tym ta zbroja jest bardzo wygodna i przewiewna. Jest także idealna do walki. Sami spójrzcie. Ej, nie w kamerę. Eups. No i tym jakże fascynującym wydarzeniem kończymy dzisiejsze wiadomości z Górniczej Doliny. Żegnam Państwa. Here we go,